Sebastian zaczyna rozumieć, że Agata go wykorzystuje. Nie chce, by tak wyglądała ich dalsza współpraca. Agata, możemy pogadać? Już mówiłam ci, że mam matmę do zrobienia, nie mam teraz czasu. No to ważne po prostu. Dobra, co się stało? No, słuchaj, no chodzi o naszą współpracę. Przecież załatwiam ci pracę, o co chodzi? No chodzi mi o to, że wiesz, no ja zbieram te ankiety na każdej przerwie, no a ciebie nie widziałem ani razu, jak pracujesz. Stary, nie jesteś moim szefem, więc nie będziesz mnie rozliczał z mojej pracy, okej? Okay? No ale po prostu tego nie kumam, no. Dostałaś pracę, podzieliłaś się z nią ze mną, a sama nic nie robisz? Nie to, że załatwiam ci pracę, to ty jak zwykle masz do mnie pretensje i patrzysz na to, czy coś robię. No ale właśnie chodzi o to, że ty nic nie robisz. A zdajesz mi tylko nowe ankiety, zbierasz sobie wypełnione. No ja tak nie chcę współpracować. To nie współpracuj, jak nie szanujesz pracy, to nie! Nie, nie, Agata, ja szanuję pracę, no, tylko... Nie taka była umowa. No, mieliśmy to bardziej robić razem, wiesz, no, a tymczasem czuję się jak twój służący. Służący? Jak tak, to wyjdź! Nie będę cię prosiła o to, żebyś mi pomagał i pracował. Wiesz co, no dobra, w sumie to bardzo dobrze, bo mam już tego dość trochę. No, to super. Tylko zapłacisz mi za te ankiety, które ja zebrałem już. Mam je dokładnie policzone. Powiedz mi, skąd mam ci teraz wziąć pieniądze? No przecież dostaniesz za nie pieniądze, jak pójdziesz do firmy, nie? No, jak pójdę, to tak, ale teraz na pewno się nie będę zrywać po to, żeby przynieść jakieś marne grosze. No ale nie musisz teraz, zrobisz to po lekcjach czy tam kiedyś. Przyniesiesz mi pieniądze jutro. Dobrze, to może daj mi resztę ankiet. Dobrze, proszę bardzo, to są wszystkie, które mam. Sorry, ale ja nie mogę pracować z kimś, kto mnie traktuje jak swoją służbę. To ja zdobyłem te ankiety. Niech mi tylko Agata zapłaci za to, co zrobiłem i może spadać. Jest i tak zbyt leniwa, żeby cokolwiek zarobić. Co za bezczel z tego Seby? On rozlicza mnie z mojej pracy? Dobrze, że oddał wszystkie ankiety. Przysięgam, nie zobaczy z nich ani grosza. Jak jest taki naiwny, to jego problem.